Premier i minister Buda. Dziś minister obiecuje prawie 500 komunalnych mieszkań. Dwa lata temu premier obiecywał mieszkań 75 tysięcy. I to z pieniędzy z KPO. Widać rozbieżność i widać brak pieniędzy z Unii. Jak idzie więc to zaklinanie rzeczywistości? O tym Jakub Sobieniowski. Tak się chwali rząd. Idziemy konsekwentnie w jednym kierunku, kierunku zmierzającym do wspierania budownictwa komunalnego. Robimy gigantyczne postępy w tym zakresie. W tej polityce informacyjnej rządu ważne są plansze. Ta dotyczy budowy szatni w Lubuskiem. To dzisiaj minister rozwoju i czeki plansze dotyczące przekazania 7 samorządom pieniędzy na budowę 494 mieszkań. A dwa lata temu premier mówił o 75 tysiącach takich samych mieszkań, także dzięki wielkim pieniądzom z KPO. Przedstawić komisji plan KPO, Krajowego Programu Odbudowy, rozbudowany, rozwinięty właśnie również o program wybudowania 75 tysięcy dodatkowych mieszkań takich komunalnych. Teraz, gdy rząd rozdaje takie tablice, to już nikt nie mówi o KPO i wykorzystaniu wielkich unijnych pieniędzy, a na konkretne pytanie o termin ich otrzymania premier tak niekonkretnie odpowiada. Kiedy możemy liczyć na to, że pieniądze z KPO popłyną do Polski? Szanowni Państwo, tak jak zapowiadałem wcześniej, te projekty, które zostały ujęte w planie Krajowego Programu Odbudowy, one są na różnych etapach, ale w większości się rozpoczynają. Uczestniczyłem w wielu naradach z resortami, które przedstawiały te projekty. Dwa lata temu premier mówił, że wielkie pieniądze z KPO mają być i będą szybko, jak najszybciej. Ale już nie mówi. Wolę zachować zdrowy sceptycyzm. Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej. Wtedy premier miał za sobą wielkie tablice symbolizujące unijny sukces. Teraz posługuje się mniejszymi. Jego ministrowie jeszcze mniejszymi. Wtedy premier mówił, jak wielką szansą dla każdego Polaka są unijne pieniądze, które załatwił, ale już nie mówi i ciągle nie załatwił. Środki z Krajowego Programu Odbudowy mogą walnie przyczynić się do wzmocnienia aktywności gospodarczej, do zwiększenia liczby miejsc pracy, do zwiększenia wynagrodzeń Polaków. Jestem umiarkowanie dobrej myśli, ale z zachowaniem dozy sceptycyzmu. Nie wierzymy im, bo to kłamczuchy. W związku z tym, jeżeli kłamią we wszystkich prawie sprawach, dlaczego mają mówić prawdę w sprawie KPO? Równe dwa lata minęły od tamtych niespełnionych obietnic premiera, dotyczących wielkich szans i wielkich pieniędzy, których nie ma. Nie może być tak, że jeździ sobie facet po Polsce, kłamie w żywe oczy. Te słowa Mateusz Morawiecki skierował do Donalda Tuska i te słowa też. Panie Tusk, jak pan ma odwagę, niech pan pójdzie do tych zwolnionych pracowników, tylko proszę ubrać grubą kufajkę, żeby pana kijami nie obili za mocno. Premier mówi coś takiego i jednocześnie promuje hasło PiS-u Polska jest jedna, a wtedy pod hasłem liczy się Polska obiecywał unijne miliardy euro dla Polaków i ciągle nawet nie złożył wniosku o te pieniądze. Jakub Sobieniowski, Fakty.